Andrzeje. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o mojej aktualnej pielęgnacji twarzy. Pokażę Wam i poranną, i wieczorną tą pielęgnację twarzy. Jest masa pytań od Was. Po pierwsze od tych z Was, które nie są w ciąży, co ja teraz używam latem, czy w ogóle zmieniłam pielęgnację, a od tych z Was, które są w ciąży, to w ogóle dostaję turbo dużo pytań. Przede wszystkim masę pytań o kwasy, bo ja Wam cały czas pokazuję tą moją pielęgnację. Także zapraszam Was też na Instagram, bo tam Wam też przemycam i pielęgnację, i dużo fajnych teraz takich filmików kosmetycznych i nie tylko. Także tam Was bardzo zapraszam. Więc tych pytań o pielęgnację było bardzo dużo, także jestem i już wszystko mówię. Oczywiście podstawą pielęgnacji jest bardzo dobre oczyszczanie skóry. I też na Instagramie Wam zaczęłam mówić o dwuetapowym oczyszczaniu skóry a propos stosowania filtru. Jeżeli mnie oglądacie, to na pewno słyszałyście już o dwuetapowym oczyszczaniu twarzy, bo jestem wielką fanką tej metody. Oczyszczanie dwuetapowe polega na tym, że najpierw oczyszczacie skórę czymś tłustym, a później myjecie to żelem. Nie, że płyn micelarny i żel, bo to też dostałam ostatnio bardzo dużo pytań, czy to jest to. Nie, najpierw coś tłustego, jakiś olejek, balsam, najlepiej hydrofilowy, który się zmywa z wodą i po tym myjecie twarz żelem. I a propos dwóch genialnych, jak dla mnie, w tym momencie najbardziej polecanych chyba przeze mnie dla Was preparatów do takiego pierwszego etapu, to jest Slavia olejek hydrofilowy. Przecudowny olejek, on jest takim olejkiem lżejszym, łatwo się rozprowadza, takim bardziej tłustym. Raz, dwa, bardzo szybko nim zrobicie sobie demakijaż, przepięknie pachnie, jest to bardzo przyjemne. I pamiętajcie dziewczyny, z cerą tłustą, mieszaną, trądzikową, nie bójcie się tego, a wręcz naprawdę zastosujcie olejki w oczyszczaniu skóry. Gwarantuję Wam, że zobaczycie, jak cudowny efekt to przyniesie. Więc pierwszy to jest ze Slavii, który Wam bardzo polecam, on się też bardzo łatwo zmywa samą wodą, naprawdę cudo. I drugi to Health Labs, to jest emulsja do demakijażu i oczyszczania. I to jest preparat, który jest bardziej gęsty, on jest taki bardziej treściwy, natomiast równie przyjemnie się zmywa, nie ma najmniejszego problemu ze zmyciem tego produktu. Po prostu on jest taki bardziej treściwy, taki bardziej przypomina, powiem Wam, połączenie takiego olejku z nawet balsamem do demakijażu. Nawet jak go widać, to widać, że on jest taki bardziej gęsty, więc też nie będzie przelatywał przez palce. Przepięknie też zmywa oczy. Jednym i drugim preparatem możecie zmywać oczy. Ja tylko delikatnie zmywam oczy, później na oczy stosuję płyn micelarny. Ale jeden i drugi preparat jest naprawdę cudowny do zmywania. Na Slavii macie mój stały kod rabatowy, nieważne czy są jakieś promocje czy nie, na Slavii cały czas działa mój kod rabatowy. Natomiast jeżeli chodzi o Health Labs, nagrywam też ten film dzisiaj, bo do dzisiaj trwa, dziewczyny, promocja na Health Labs. Z moim kodem macie minus 25% na wszystko. Te promocje w Health Labs ostatnio zdarzają się bardzo rzadko, więc naprawdę korzystajcie. Także tutaj Wam jeszcze kilka rzeczy pokażę. Jakbyście miały jeszcze jakieś pytania, to piszcie albo w komentarzach, albo piszcie do mnie na Instagramie, ja Wam bardzo chętnie wszystko odpowiem, polecę, możemy sobie pogadać, nie ma najmniejszego problemu, także pamiętajcie o tej promocji. Na koniec Wam powiem kilka słów o suplementach, więc jak interesuje Was suplementacja, to zostańcie na koniec tego filmu, tam Wam opowiem o tym. I jeżeli chodzi o żel do mycia twarzy, to ja w tej chwili stosuję Slavia nawilżający żel do mycia twarzy i ja go stosuję i rano, i wieczorem. Te emulsje stosuję wieczorami, natomiast rano do umycia twarzy po prostu po nocy stosuję ten żel i wieczorem tak samo. On się świetnie sprawdza, bo jest taki delikatny, ale bardzo dobrze oczyszcza, także zmyję Wam olejek bez problemu i po nim macie uczucie dosłownie nawilżenia. Wam zachwalam ten żel naprawdę cały czas. I teraz zrobię z Wami może poranną pielęgnację, a później przejdziemy do wieczornej. Jeżeli chodzi o poranną, to mój jeden z ukochanych kremów potoczy Health Labs Glow On. To jest ten krem rozświetlający, rozjaśniający, on pięknie nawilżany, ma lekką konsystencję, cudownie się wchłania. Jeden z niewielu kosmetyków, który faktycznie zmniejszył sińce pod moimi oczami i widzicie go od, no nie wiem, no rok to ja Wam go na bank pokazuję, nie wiem czy nie dłużej, także to też o czym świadczy. Widzicie zużyte opakowania w denku, no to jest mój totalny hit i ja się z nim nie rozstaję. I nakładam też witaminę C. Ja jestem ogromną fanką witaminy C rano i u mnie rano w tym momencie leci Basic Lab emulsyjne serum antyoksydacyjne. Ono jest z 10% witaminą C, koenzymem Q10, CBD on też ma w składzie, także to jest preparat, który ja bardzo lubię, też już któreś moje opakowanie. Świetna witamina C, bardzo fajna, lekka forma. Jest na tyle lekki, że moja skóra się po tym serum nie wyświeca, nic złego się z nim nie dzieje, nie wytłuszcza. Natomiast na tyle nawilżający, że ja nie muszę na to serum nakładać jeszcze jakiegoś kremu na dzień na przykład. Także u mnie to w 100% wystarcza. No a witamina C na dzień to jest po prostu rewelacja. Pięknie będzie rozświetlała skórę. Jak macie jakieś przebarwienia, to walczę z przebarwieniami. Podbija działanie fotoprotekcyjne SPF-ów. Także no naprawdę witamina C rano ma masę plusów. Oczywiście możecie stosować to też wieczorem. Natomiast ja wieczór zostawiam na innej substancji. Witamina C u mnie na dzień i tą z Basic Lab Wam bardzo polecam. Zapytam się, czy mój kod z Basic Lab jeszcze działa. Jeżeli tak, to zerknijcie sobie w opis, oczywiście macie wszystkie linki i jak będę miała kod rabatowy do Basic Lab, to Wam też napiszę. I to, co ostatnio leci z pielęgnacji na dzień, to jest krem z SPF-em po prostu. I tutaj bardzo fajna jest ta lekka emulsja ochronna z Basic Lab i aktualnie właśnie używam tego. Naprawdę jest lekka, też mam ją dzisiaj na skórze. Nic się nie wyświeca, ja po prostu przypudrowuję, nie używam podkładów, ja tylko ten produkt później przypudrowuję i naprawdę jest spoko. To jest bardzo dobra ochrona, to jest chyba już mój drugi rok z tym kremem, z tym SPF-em i naprawdę jak najbardziej jestem z niego zadowolona. Dobra, i przechodzimy do wieczornej pielęgnacji. Oczyszczanie już Wam pokazałam. Ja z kwasów w ciąży nie zrezygnowałam i w ciąży dziewczyny z kwasów nie trzeba rezygnować. To jest jakiś turbo powtarzalny mit, który wiele stron, ja już Wam o tym mówiłam, jakichś grup ciążowych strasznie powiela te mity, opierając się na badaniach, których ktoś, kto później pisze ten artykuł, kompletnie nie umie nawet badania przeczytać, bo w badaniach na przykład jest napisane, że kwas salicylowy był podawany doustnie kobiecie w ciąży i to jeszcze w dużych dawkach. Albo jeszcze gorzej zwierzętom. No to słuchajcie, co to są za badania, jak to się ma mieć do kosmetyków, gdzie nakładacie je na skórę i jest to stężenie w przypadku kwasu salicylowego maksymalnie 2%. Także jeżeli mówimy o kosmetykach do stosowania w domu, to ze spokojem kwas salicylowy, migdałowy, azelainowy, glikolowy możecie to stosować. Jedynym ale do stosowania kwasów w ciąży jest tylko i wyłącznie to, jak Wasza skóra reaguje i mówimy tutaj o zabiegach takich kosmetykami domowymi, nieprofesjonalnymi do gabinetów, ok? Czyli tylko tymi, które możecie bez problemu dostać żeby sobie robić pielęgnację w domu. I kwas salicylowy też jest bezpieczny i absolutnie wszystkie towarzystwa takie naukowe, no to potwierdzają po prostu, że kwas salicylowy też można stosować w ciąży na skórę. No słuchajcie, kobiety ciężarne stosują go doustnie, a co dopiero właśnie na skórę. Także ze spokojem można i ja z tych kwasów nie zrezygnowałam i dzięki temu, mimo początków ciąży, gdzie ta moja skóra troszeczkę, ja widziałam, że ona się pogarsza, tak bardziej mi się zanieczyszczała, to kwasami ja to wszystko ogarnęłam i nie miałam absolutnie żadnych problemów i nie zrezygnowałam z kwasów w ciąży i uważam, że dzięki temu nie mam absolutnie problemów z stanem mojej skóry, ale właśnie to też wszystko kwestia, jak Wasza skóra reaguje, bo w ciąży skóra może reagować nadreaktywnie na właśnie takie substancje aktywne, tak samo na witaminę C. Właśnie na kwasy, może Was bardziej wysuszać, może Was bardziej podrażniać, ale to już jest Wasza indywidualna kwestia. Jeżeli przed ciążą stosowałyście kwasy, to raczej w ciąży też będziecie je mogły stosować, tylko po prostu jak zajdziecie w tą ciążę, będziecie wiedziały, no to wtedy bardziej obserwujcie tą skórę, bardziej ją nawilżajcie i bardziej tak patrzcie, co się dzieje po prostu i tyle. Jeżeli chodzi o dwa preparaty złuszczające, które ja tak stosuję raz, dwa razy w tygodniu albo w momencie, kiedy widzę, że moja skóra się tak troszeczkę przyzanieczyszcza, to pierwszy i to jest świetne. Jak nie jesteście w ciąży, to w ogóle Wam to polecam do, no może nie codziennego używania, bo aż tak to bym nie zalecała, ale kilka razy w tygodniu można, tak samo można na dekolt, plecy, pośladki. To jest wygładzający płyn mikrozłuszczający i tutaj macie BHA, peptyd złuszczający, arginina i to jest z Basic Lab, nie wiem czy Wam mówiłam, to jest produkt po prostu petarda, ale to jest produkt mocniejszy niż ten, który Wam za chwilę pokażę, więc znów, jeżeli widzicie, że Wasza skóra na przykład jest nadreaktywna, no to może ten drugi preparat, natomiast jeżeli macie jakieś mocne wypryski i ta skóra Wasza jest tłusta, gruba i już stosujecie kwasy i wiecie, że możecie, no to ja Wam to, nie wiem czy to mi się zbliży, ale macie linki w razie czego wszystkie w opisie, no to ten produkt z Basic Lab to jest cudo. Możecie to nakładać na wacik i tak sobie po prostu wciskać, albo punktowo bardziej, na przykład jak macie tu gdzieś tylko zmiany, no to możecie stosować oczywiście tylko tu. Jak macie te czarne zaskórniki, wągry na nosie, to możecie tylko na nos. Nie musicie tego na całą skórę, ale możecie. I tak samo plecy, szyja, dekolt, jak coś tam Wam się dzieje. A drugi, delikatniejszy preparat, niby jest to samo stężenie, natomiast tu macie tylko ten kwas salicylowy plus inne takie pielęgnacyjne substancje, a tu macie trochę więcej preparatów, składników jeszcze złuszczających. Także możecie sobie wybrać, co tam bardziej wolicie, co Wasza skóra może bardziej potrzebować. I to jest Glow On, płynne serum złuszczające. I naprawdę ono też pięknie złuszcza, ale w delikatny sposób. Więc tutaj na przykład dla ciężarnych to jest naprawdę bardzo dobry preparat. Jeżeli też na przykład wcześniej w ogóle nie stosowałyście kwasów, a macie cerę tłustą, jakieś bardzo duże problemy z trądzikiem w ciąży, no to ja bym sięgnęła po to. Jeżeli w ogóle nie znacie kwasów, no to tym sobie krzywdy na pewno nie zrobicie. Tym Basic Lab też sobie krzywdy nie zrobicie, ale to już jest dla tych osób, które szukają takiego fajnego, już konkretnego efektu. No a tym bardziej jak nie jesteście w ciąży, no to bardziej bym może wtedy poszła w Basic Lab. I kolejne dwa preparaty z kwasami, które uwielbiam. To jest regulujące wydzielanie sebum i ujednolicające kolory skóry serum z Health Labs z 5% kwasami i krem z kwasem azelainowym z 10% stężeniem tego kwasu. Jeden i drugi kosmetyk super, jeden i drugi stosuję nadal w ciąży i jeden i drugi Wam polecam przed ciążą dziewczyny. Jeżeli macie cerę tłustą, świeci się Wam, macie rozszerzone pory, to będzie dla Was po prostu cudo. Ja tym preparatem wyregulowałam sobie wydzielanie sebum, dzięki temu się mniej świecę, mniej niedoskonałości, mniej rozszerzonych porów, także to. Natomiast jeżeli już macie wypryski, takie stany zapalne Wam się robią, macie może przebarwienia, no to bardzo polecam Wam ten krem z kwasem azelainowym. Kwas azelainowy w ogóle jest świetnym kwasem, cudowny dla kobiet w ciąży, ale jeżeli nie jesteście w ciąży, a macie trądzik, macie zaskórniki, macie jakieś wypryski, możecie stosować punktowo, możecie stosować sferami, możecie stosować na całą skórę. Ja stosuję na całą skórę, tak zapobiegawczo, profilaktycznie, oczyszczająco na moją skórę, bo on pięknie złuszcza, ale ten krem ma pełno dodatkowych substancji aktywnych, nawilżających, regenerujących, więc po tym jeszcze musi wjechać jakiś krem, a po tym nie wjeżdża już u mnie nic. To jest 2 w 1 dla mnie. Kwasy i nawilżenie 2 w 1. Nieważne czy jesteście w ciąży, czy nie, nieważne czy macie cerę suchą, czy tłustą, ta regeneracja, nawilżenie, dbanie o barierę hydrolipidową jest szalenie ważne, bo jak zaburzycie barierę hydrolipidową, to będziecie miały wypryski, trądzik, złuszczanie skóry i wszystko jakby od tego wszystko się zaczyna, czyli delikatne, ale skuteczne oczyszczanie, mocne nawilżanie, regeneracja bariery hydrolipidowej i później myślimy o substancjach aktywnych, tak? Więc oczywiście na noc krem potoczy ze Slavia, peptydowy krem potoczy. Ja już go Wam wielokrotnie pokazywałam, to jest też jeden z moich ulubionych kremów potoczy po prostu na noc. Także ten już znacie, on ma takie naprawdę bardzo bogate wykończenie, więc u mnie on się rewelacyjnie sprawdza na noc. Ja na przykład wolę lżejsze, tak jak Wam pokazałam. Pokażę Wam 3 sera, które po prostu ubóstwiam. I pierwszy to jest serum z Basic Lab i to jest serum ujędrniające z peptydami. I tu macie peptydy miedziowe, biomimetyczne, czynniki wzrostu. No jakby nie wyobrażam sobie nie stosować peptydów w mojej pielęgnacji, bo peptydy to jest jedna z najfajniejszych broni przeciwzmarszczkowych. One no naprawdę to jest coś cudownego, a przy tym to jest taki składnik bardzo delikatny ogólnie. On raczej nie ma szans, żeby ktoś musi być bardzo wrażliwy, żeby mu peptydy coś zrobiły. Także on będzie idealny dla wszystkich. To jest bardzo fajna, lekka forma preparatu. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, jakie to jest leciutkie. To jest lżejsze niż serum z kwasem hialuronowym. Po prostu nakładacie i to Wam się wchłania. No i po tym produkcie tutaj bym polecała coś nawilżającego nałożyć na skórę, ale jeżeli szukacie czegoś fajnie przeciwzmarszczkowego, ujędrniającego, napinającego Waszą skórę, żeby Wam zrobić taką, wiecie, gąbeczkę ze skóry, no to serum z Basic Lab jest naprawdę świetne. Naprawdę. I peptydy miedziowe to jest walka ze zmarszczkami, mistrzostwo. I jeszcze 2 sera, które pięknie zadbają o Wasze nawilżenie i odbudowę bariery hydrolipidowej. Totalny mój must have i taki święty graal z Basic Lab to jest serum z trehalozą. I ja Wam ten produkt już kilka lat pokazuję. To jest produkt idealny do zastosowania po kwasach, po retinoidach, jeżeli przegniecie. Jeżeli macie zrobiony jakiś zabieg albo same sobie w domu coś kombinowałyście i przegięłyście, jak za bardzo spalicie się na słońcu, no cokolwiek, co Waszą skórę podrażnia, wysusza, powoduje, że coś tam się złego z nią dzieje, to dziewczyny, to serum Wam uratuje skórę. Ono ma przecudowną konsystencję, dosłownie takiej śmietanki. Jak nakładacie, to czujecie, jak ta Wasza skóra aż to wypija, jak przynosi to ukojenie. I to według mnie w ogóle jest kosmetyk, który każda z Was powinna mieć u siebie w domu. Albo stosujecie to codziennie, regularnie, czy tam mieszacie z innymi substancjami, składnikami, czy kosmetykami aktywnymi na zmianę po prostu. Albo tak doraźnie, jak coś się dzieje, to macie pod ręką kosmetyk, który zawsze Waszą skórę uratuje. No to jest cudo. To jest, tak jak mówię, to jest mój must have po prostu z Basic Lab. Zrobili po prostu mistrzostwo w tym kosmetyku do odbudowy naprawdę bariery hydrolipidowej. To jest dla mnie cudo. I to Wam polecam już też któryś rok z rzędu. I ja bardzo lubię to nawilżający emu żel do twarzy z ektoiną, aminokwasami, beta-glukanem. Wszystkie te substancje to są substancje, które są takie łagodzące, wyciszające znowu, nawilżające, które pięknie będą nadawały się znów dla każdego rodzaju cery. Czy macie trądzik, czy macie cerę bardzo suchą, czy cerę młodą, czy cerę dojrzałą. Ten kosmetyk z tryhalozą jeszcze bardziej naprawi Wam skórę, jak coś przegniecie. Ten będzie cudowny do używania codziennie. Możecie ten kosmetyk stosować na dzień. Ten z tryhalozą też możecie stosować na dzień, też jest bardzo fajny. Ale ten emużel też się super sprawdza na rano. Jak na przykład nie macie konieczności stosowania witaminy C rano albo coś tam, to to jest bardzo fajny kosmetyk do stosowania na rano pod makijaż. Naprawdę super się sprawdza. I pokażę Wam jeszcze dwa kremy, które są właśnie takimi kremami, kiedy potrzebuję mocnego, bogatego nawilżenia, wręcz zrobienia sobie takiej okluzji na skórze, bo tutaj wszystko, co Wam pokazywałam do tej pory, to były takie lekkie konsystencje, bo ja zdecydowanie jestem fanką lekkich konsystencji, czegoś, co działa, jest skuteczne, skondensowane, ale nie przeciąża mojej skóry. No ja mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, więc dla mnie to jest bardzo istotne. No i czasami po właśnie jakimś na przykład takim kwasie, czy po jakimś takim serum kwasowym złuszczającym potrzebuję czegoś bardziej okluzyjnego, czegoś bardziej nawilżającego, no i wtedy leci albo jeden, albo drugi krem ze Slavia. Pierwszy to jest ceramidowy krem do twarzy, odbudowa nawilżenie. To będzie krem, który też będzie super, jak przegniecie i sobie barierę hydrolipidową zepsujecie, no to wtedy ceramidy. Basic Lab też ma takie super serum z ceramidami jak coś, więc też Wam od razu mówię. Podlinkuję Wam w opisie, bo mam je na górze, tak w razie W, ale nie brałam już tutaj ze sobą, więc Wam podlinkuję w opisie. Więc ceramidy też do odbudowy przy mocnych zabiegach, przy jakimś mocnym działaniu będą dla Was super. Także ten czerwony krem ze Slavia to jest albo jak lubicie takie bogatsze konsystencje na wieczór, niekoniecznie tylko jakieś sera i delikatne rzeczy, bo macie cerę na przykład suchą albo normalną, taką bardziej bądź dojrzałą, no to wtedy na noc będzie dla Was super. I lekki krem do twarzy na dzień, ten taki niebieski. Natomiast ja go używam na noc. Ja tego kosmetyku nie używam na dzień, bo po prostu one dla mnie są za bogate w konsystencji. Natomiast jak potrzebuję czegoś na noc, co mi stworzy fajną warstwę okluzyjną, super mi nawilży, ale przy tym nie będzie tak mocno skondensowane składnikami aktywnymi jak ten, no to sięgam sobie potem. Po prostu. Także ja tymi kremami też rotuję. Oczywiście Wy nie musicie mieć tylu kosmetyków i tyle kremów. Ja tutaj też dla Was to wszystko testuję i tak dalej. Więc wiadomo, ale to są naprawdę rzeczy, które Wam mogę polecić. I tak wygląda teraz mniej więcej moja pielęgnacja, że tym wszystkim sobie rotuję. Uważam, że trochę wyboru tych kosmetyków warto by było w domu mieć. No tak jak Wam mówię, nie musicie mieć aż tyle. Ale dla mnie uważam, że podstawą pielęgnacji jest no to, co Wam mówiłam, czyli oczyszczanie i odbudowa warstwy hydrolipidowej, a po trzecie obserwacje skóry, co potrzebuje. Czy bardziej potrzebuje kwasów i oczyszczania, czy może tym razem bardziej potrzebuje nawilżenia, bo słuchajcie, skóra nam się non-stop zmienia. To nie jest tak, że my codziennie 365 dni w roku mamy dokładnie taką skórę. No tak nie jest, więc tą skórę trzeba po prostu obserwować. I pokażę Wam jeszcze nowości z Basic Lab, bo to do mnie przyszło już jakiś czas temu, ale Wam w żadnym filmie tego nie pokazałam, bo Basic Lab, słuchajcie, ma też produkty do higieny intymnej. I tak a propos ciąży, nie tylko, chcę Wam to pokazać. Probiotyczny żel do higieny intymnej, więc jeżeli mam kot, no to myślę, że warto sobie dziewczyny dorzucić. Bardzo fajny, delikatny żel do higieny intymnej, o tych rzeczach się mało mówi na YouTubie, no a jakby potrzebujemy tego, bardzo dobry. I słuchajcie, tutaj też macie prebiotyk, kwas laktobionowy, trehalozę, bardzo delikatny żel, naprawdę, a strasznie ciężko jest znaleźć delikatny żel do higieny intymnej. Te wszystkie laktacyt i tak dalej, te takie popularne, to jest masakra po prostu pod względem składu i tego w ogóle, kto to dopuszcza do sprzedaży. Ten Wam bardzo, bardzo polecam, bo jest turbo delikatny, a skuteczny. I druga rzecz, to już bardziej pod kątem u mnie ciąży, lada moment, natomiast dla wielu z Was też może być to pomocne i ciekawe. To jest olejek z Basic Lab do okolicy intymnej i to jest olejek, którym w ciąży możecie sobie robić masaż krocza, przygotowując się do porodu, ale też jak macie jakieś przesuszenia, podrażnienia, wyskakują Wam jakieś chrostki po depilacji, na przykład teraz się zacznie za chwilę no sezon bikini i wiadomo, nie chcemy mieć tam podrażnień, no to to też możecie stosować. Pokazuję Wam tak, żeby po prostu dać Wam znać, może Was zainteresować, że taki produkt po prostu istnieje. No i teraz, tak jak Wam obiecałam, na koniec przechodzę Wam, dla tych z Was, które interesuje suplementacja, bo jest ta fajna promocja w Health Labs. Dam Wam na dole link do filmiku, który ja już nagrywam o Health Labs, co warto tam kupić, więc zerknijcie sobie, bo nie dam rady Wam, dziewczyny, już po prostu nagrać do końca dzisiejszego dnia i wrzucić, obrobić jeszcze jednego filmiku, więc zerknijcie sobie tam, jak jesteście jakimiś suplementami zainteresowane. Dostaję od Was na Instagramie i tutaj w komentarzach lawinę pytań o przygotowania do ciąży, bo faktycznie jest, wiele z Was się tym interesuje, a bardzo mało się o tym mówi. Ja Wam ten film nagram, tylko znów nie zdążyłam tego filmu, oj, coś mi się tu ciemno robi, nie zdążyłam tego filmu nagrać do zakończenia się promocji, no a chcę, żebyście skorzystały. Więc teraz Wam opowiem o tym, i o takich najważniejszych suplementach, dziewczyny. Przede wszystkim oczywiście kwas foliowy przed staraniami o ciążę, ale tylko i wyłącznie metylowany. Nie bierzcie zwykłego kwasu foliowego. To są w ogóle najnowsze wytyczne towarzystw ginekologicznych, natomiast ginekolodzy często, jak chodzicie do takiego średniego ginekologa, to tej wiedzy nadal Wam niestety nie przekazują, bo wiem, jak z Wami piszę, co się dzieje. I jeżeli chodzi o takie podstawowe przygotowania do ciąży, do odstawienia antykoncepcji, bo naprawdę bardzo dużo z Wami o tym piszę, więc jeżeli macie dzisiaj też jakieś pytania, to napiszcie do mnie na Instagramie, ja Wam też z Wami tam popiszę, dzisiaj tam jestem dla Was. Natomiast tak, jeżeli chodzi o odstawienie antykoncepcji i przygotowania do ciąży, podstawy podstaw są trzy, bym powiedziała. Kwasy omega, to jest podstawa, słuchajcie, dla wszystkich z Was, dziewczyny, ale jak chcecie odstawić tabletki i jak chcecie, myślicie o ciąży, to naprawdę kwasy omega i to w dawce, ja bym powiedziała, że minimum 2000. Ten 1000 to jest takie, tutaj jeżeli już myślimy o odstawieniu tabletek i o ciąży, to bym powiedziała 2000 i na przykład w Health Labs macie OmegaMe zwykłe bądź Prenatal. Ja Wam polecam Prenatal, on jest opisany jako dla kobiet w ciąży, ale dlatego, że ma fajny stosunek EPA do DHA, i ma witaminę D od razu w kapsułce, więc jeżeli będziecie brały dwie, no ja i tak bym zwiększyła suplementację witaminy D. Najlepiej jeszcze zrobić badania. Natomiast no ja w ciąży na przykład i przed ciążą brałam sobie po 2 kapsułki, czyli tutaj dosyć duże dawki tych kwasów omega, co jest istotne. No i Litylmi trymestr pierwszy. I ja w ciąży biorę to i to. Całą ciążę będę brała Litylmi trymestr pierwszy, bo uważam, że ma lepszy skład niż ten kolejny, bo oni mają jeszcze jeden preparat na trymestr drugi i trzeci. Ja wolę ten, ale to musicie dobrać pod wyniki Waszych badań. Tamten ma żelazo, więc jeżeli macie spadki żelaza, anemii, no to tamten dla Was będzie lepszy. Jeżeli nie, no to lepszy będzie ten, więc wszystko zależy, jakie macie wyniki badań. No na pewno te wyniki badań robicie. I ten Litylmi ma wszystko, co jest potrzebne. I tak samo, jeżeli chcecie starać się o ciążę, to podczas starań możecie Litylmi sobie już brać. Tak samo przed odstawieniem tabletek antykoncepcyjnych też możecie sobie Litylmi brać, bo on ma bardzo fajny skład. I jeszcze wiecie, co jest też super pod kątem przygotowania do ciąży. Totalnie nieciążowy preparat z Health Labs. Preparat na włosy. Ja go Wam podlinkuję, ok? Bo chodzi o to, że on ma skład idealny podczas przygotowań do starań. Także tam jest skład naprawdę, dziewczyny, po prostu ideolo, jeżeli chodzi o starania i odstawianie antykoncepcji, a przy tym działa Wam na włosy. No i pamiętajcie, jeżeli też myślicie oczywiście o ciąży, do tanga trzeba dwojga i o faceta musicie zadbać. No nie wyobrażam sobie podchodzić do starań o dziecko nie suplementując kwasu foliowego, kwasów omega, witaminy D u mężczyzny. No jakby to jest podstawa. I oczywiście coś, co w sumie na początku powinnam pokazać, bo to jest dla wszystkich z Was, które w ciąży nie są. No Glow Me, czyli piękna skóra, włosy, zero praktycznie trądziku, likwidacja celulitu. No oczywiście wiecie, to jest na celulit i trądzik, to jeszcze ma masa innych rzeczy wpływ, ale no kolagen z Health Labs to jest dla mnie jeden z najlepszych kolagenów na rynku i Wam to tłukę non stop. To jest moje opakowanie, które ja sobie zamówiłam, jak albo jeszcze nie byłam, albo nie wiedziałam, że jestem w ciąży. ale w ciąży odstawiłam, bo on ma witaminę A i tutaj normalnie to jest super, że on ma taki zestaw witamin. I ja w ciąży przerzuciłam się na ProtectMe. On ma troszkę mniej kolagenu, ale ma też inny skład, który ze spokojem w ciąży, przynajmniej w mojej ciąży, jest po prostu bezpieczny. I pamiętajcie, cokolwiek wy chcecie sobie w ciąży włączyć, to najlepiej pogadajcie z lekarzem. Tylko no mam nadzieję, że chodzicie do takich świadomych lekarzy, którzy się na tym po prostu znają i wiedzą, co robią i co wam mówią. Więc najlepiej wszystko oczywiście konsultujecie z lekarzem, a nie bo ktoś tam na YouTube powiedział. No, jakby to jest podstawa, dziewczyny. Więc ja jako kolagen w ciąży stosuję ProtectMe. Nie wyobrażam sobie w ciąży też nie suplementować kolagenu pod kątem rozwijającego się płodu, przystosowania organizmu do ciąży rozwijającej się itd. Także ja sobie przyjmuję to. Coś jeszcze, co wam chcę pokazać, co wam się może przydać bardzo w ciąży, bo w ciąży temat zaparć i problemów gastrycznych jest bardziej dużo. Ja dobrałam przed ciążą raz na jakiś czas, bo to jest produkt, który pomaga też schudnąć, więc albo jeżeli chcecie schudnąć, mieć jelita w fajnej formie i ewentualnie jak macie jakiś problem z zaparciami, to jest Goodie Me. Ja już wam to pokazywałam, ale właśnie tutaj pokazuję a propos też ciąży, bo też z wami na różne tematy piszę i też widzę, co się dzieje na grupach ciążowych i po pierwsze, dziewczyny, pamiętajcie, żeby w ciąży pić dużo wody, to ten problem powinien was uchronić. Natomiast fizjologicznie, niestety, czasami jest tak, że w ciąży te zaparcia was mogą dorwać. I chciałam wam bardzo polecić, jak koleżanka, koleżance, to Goodie Me. I będziecie zachwycone. To jest błonnik, rozpuszczacie sobie to w wodzie i powinno wam to pomóc. Tylko pamiętajcie, bardzo, bardzo dużo pić. I ja na przykład w ciąży akurat z tym problemem się nie zmagam, ale możecie mieć taki problem, że jak przyjmujecie żelazo, a dużo kobiet w ciąży niestety ma spadki, no to jest fizjologia, że leci nam hemoglobina, ferytyna, wszystko leci nam w dół, bo tak po prostu fizjologicznie jest. I jeżeli nie zadbałyście o to przed ciążą, ja na przykład bardzo o to zadbałam, żeby sobie podbić ferytynę przed ciążą, dlatego tak ważne są przygotowania do ciąży według mnie, żeby później w tej ciąży tych problemów nie mieć. Więc ja bardzo zadbałam o tą ferytynę przed ciążą po prostu i na szczęście, przynajmniej na tym etapie, tego żelaza przyjmować nie muszę. Może pod koniec porozmawiam z moją panią ginekolog, żeby sobie to żelazo podnieść, bo i tak wiadomo, ta ferytyna będzie leciała w ciąży i nie ma opcji, nie wiadomo jak ją podbijecie przed ciążą, w ciąży wam ferytyna poleci. Natomiast właśnie ja tak myślę, czy pod koniec sobie trochę przed porodem po prostu się nie wspomóc, jeżeli będę miała wyniki nawet ok, no to żeby tą ferytynę sobie trochę popodbijać, to może pod koniec ciąży po to żelazo sięgnę. Natomiast zależy, co tam lekarz wam jakie żelazo zalecił, jakie żelazo w tabletkach przyjmujecie, zależy jaką ono ma formę. No to niestety, ale żelaza powodują zaparcia. Więc jeżeli nie miałyście zaparć w ciąży i zaczęłyście brać żelazo i zauważyłyście zaparcia, to daję wam taki zapalnik, że pomyślcie, czy to czasem nie jest to. Jeżeli to jest bardzo duży problem, może porozmawiajcie z lekarzem o zmianie preparatu. A jeżeli wam lekarz nie będzie chciał z jakiegoś powodu zmienić preparatu, no to dziewczyny po prostu musicie sobie pomóc. I tutaj przede wszystkim duże ilości wody. No i to. Tutaj naprawdę powinno to wam bardzo, bardzo pomóc. Ja takie filmy chcę wam nagrywać, chcę wam o takich tematach też mówić, tylko wiecie co? Więcej wam mówię na Instagramie na ten temat. I na Instagramie nie wiem, czy nie otworzę kanału nadawczego, bo najpierw chciałam z wami tej grupę na Facebooku, ale mało z was się odezwało, że chcecie tą grupę na Facebooku, więc myślę, czy nie zrobić kanału nadawczego, żeby tam poruszać z wami takie tematy bardziej ciążowe, no bo nie wszystkich te tematy interesują. Ja i tak wam dużo filmów na ten temat będę nagrywała na YouTubie, dużo wam na Instagramie o tym mówię i wrzucam. Też różnych takich treści, no ale wiecie, też nie chcę aż za dużo, a na przykład o takich rzeczach chciałabym wam opowiadać na Instagramie czy gdziekolwiek. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja pracowałam w aptece na temat preparatów i różnych rzeczy dostępnych w aptece, no ogólnie farmaceutycznej wiedzy, mam tą wiedzę. I nie tylko farmaceutyczną, więc ja bardzo chętnie z wami na te tematy piszę i bardzo chętnie bym wam to opowiadała, bo niestety pisząc z wami i też znając realia tego, jak wygląda służba zdrowia w Polsce, no to wiem, że wy też potrzebujecie takich informacji i bardzo często będziecie biedne, kurczę, brały te żelaza, będziecie cierpiały na te zaparcia i później będziecie miały wszystkie konsekwencje tego wszystkiego, bo nie chciałabym wam tą wiedzę przemycać. Zobaczymy. Może otworzę kanał nadawczy, żeby wam tam o tym wszystkim poopowiadać. Dobra, koniec tego filmu. Siadam, żeby go wam obrobić i żebyście go jeszcze dzisiaj miały. Jak coś, to pamiętajcie, piszcie na Instagramie.